Hej, do was w kolejnym odcinku z naszego domu i uwaga, tutaj jest ze mną Filip oczywiście i Paweł, który jest za mną i robimy kolację, a uwaga, w dzisiejszym filmie będziemy po raz pierwszy spędzać noc w tym domu. Jeszcze tutaj nie spaliśmy, ani razu. Uwaga, panie Pawle, powiedz nam, co dzisiaj będzie na kolację. Dzisiaj będziemy robić spaghetti al pomodoro z mięsem mielonym. Wow, spójrzcie, tutaj jest mięso, tam mamy makaron. Masz też inne warzywa i masz też wino. Mamy makaron w patelni, ponieważ nie mamy garnków jeszcze. Spokojnie, wszystko tak jak mówiłem, dopiero ogarniamy na bieżąco. Ale uwaga, zrobiliśmy dzisiaj pierwsze zakupy do chaty. Otworzę wam spiżarnię. A, to nie było światło, tu jest światło. I spójrzcie w ogóle, jaki mamy zapas wszystkiego. Oczywiście zupek chińskich w ogóle zrobiliśmy zapas. Trochę beka, ale zobaczcie, nasze słodycze powiększyły się i oczywiście jest ze mną wata cukrowa I'm So Sweet. Możecie ją kupić sobie na stronie dearstagram.pl. Ale mamy chiperki, mamy dosłownie wszystko, w sensie serio. I zobaczcie w ogóle jeszcze jakaś nowość, Pepsi Mango. To nie jest sponsorowane. Także tutaj trwa gotowanie, ja im nie przeszkadzam, ja się zajmę kiedyś deserem. A tymczasem pokażę wam moje nowe zakupy. Co? Zrób galaretkę na nocowanie. O, galaretkę mogę zrobić później. Dobra, tak w ogóle jest jeszcze jedna świetna rzecz. Otóż, ze względu, że już w końcu mamy dużo miejsca, to mogę sobie jeździć na jeździku. Zobaczcie, całą chatę po prostu przejeżdżam tym jeździkiem i to jest super. Filipowi też się tak spodobało, że odkurza w ogóle na jeździku. Więc uwaga, jedziemy do sypialni. Tam. Zobaczcie. Elo. Uwaga, na progu jest najtrudniej i czasami się wywalam i w ogóle po wykładzinie też się ciężko jeździ, ale jesteśmy w mojej sypialni, gdzie przekazam sobie w ogóle poduszki i pościel i uwaga, mam materac. Na razie będę mieć materac, dzisiaj go kupię. Ej, jest całkiem wygodne, dziwo, naprawdę. Więc słuchajcie, tak, nie mam łóżka, tak jak mówiłem, będę powoli sobie urządzać wszystko w sypialni, no ale pierwsza podstawowa rzecz, na której mogę spać, to jest materac. I w ogóle w Stanach ludzie mają często tak, że mają tylko materac bez w ogóle łóżka, no więc tak będę właśnie żyć przez pierwszy, myślę, że tydzień albo nawet dwa. Także kupiłem materac i w ogóle nie wiedziałem, że materac są tak drogie. Więc możecie wpisać na dietstek.pl, ponieważ wydaję na ten materac 2000 zł i jest mi smutno. Ale to jest inwestycja na lata. Pan powiedział, że będzie mi służyć długo i że się na nim wyśpię i moje życie będzie cudowne, bo jak wiecie, 40% życia spędzamy śpiąc, więc musi to być wygodne, tak? No, więc w każdym razie ten kawałek klocka kosztował dużo, ale już mi się tutaj robi fajnie. Oczywiście zanim pójdziemy spać, to sobie jeszcze tutaj pościelę, więc też wam pokażę efekt końcowy. Ale no jeszcze nie idziemy spać, bo jest godzina, uwaga, jest godzina 19.24. Żeby nie było, że oszukuję. Uwaga, jest 19.24. Nie wiem, czy to widać, jest ostrość. No, więc żeby nie było, to nie kłamie. Mamy jeszcze trochę czasu, zanim pójdziemy spać, dlatego najpierw kolacja. Może obejrzymy jakiś film. W ogóle nie wiem jeszcze, czy będziemy spać wszyscy w swoich pokojach pierwszy raz, czy zrobimy sobie takie sleepover w salonie i będziemy tam mieli materacy i wszystko. Nie mam pojęcia, ale jedziemy co. W ogóle musimy jeszcze zmienić żarówki, bo jest trochę żółto. O, coś tam się świeci? Nie. W ogóle jeszcze jedna fajna rzecz, czekaj, tylko palę. Mamy od tej strony zachód, a od tej strony wschód słońca, więc moja sypialnia jest po prostu w idealnym miejscu. Będę mieć rano jasno, a wieczorem mam golden hour. Cudowne. Dobra, idziemy. Jedziemy do kuchni sprawdzić, jak chłopakom idzie. Bardzo światła. Tak w ogóle jestem trochę podekscytowany, bo jak wiecie, w domu się śpi trochę inaczej niż w mieszkaniu. W mieszkaniu macie dużo ludzi dookoła, a tutaj jest taka totalna cisza wieczorem. Więc nie wiem, jak będzie w domu, a dom też trochę pracuje, więc chciałbym coś pyka, coś stuka, trochę przerażające, zwłaszcza, że to jest duży dom. Więc ja jestem tam za tym, żeby jednak dzisiejszą noc spędzić tu, na tym dywanie. Rozstawić materacy i tutaj spać, no ale zobaczymy. Tak w ogóle wbijajcie do chłopaków na YouTube i na Instagramie i na TikToku, ponieważ tam dużo nagrywamy teraz w domu. Także obserwujcie nas dosłownie wszędzie i jeszcze tak powiem o siebie. Na Instastory dzieje się chyba najwięcej, bo tu pokazujemy takie codzienne życie, więc też śledźcie Instastories, ponieważ jest to ważne. Co dzisiaj robimy? Dzisiaj spędzamy pierwszą noc w chacie. Jeszcze nie mamy internetu. Chwila, zapalę to światło może. Jeszcze nie mamy internetu i w tym miejscu jest najlepszy zasięg, więc chyba sobie położyli materac i siedzieli do pół dnia i dodawali Instastories. Więc no, a zwłaszcza kiedy to nagrywamy, czyli mam poniedziałek i uwaga, dziś dodaliśmy pierwszą rzecz związaną z domem. To był właśnie moment, kiedy wy jeszcze nie wiedzieliście, dodaliśmy ten płomień. I w ogóle zrobiło to bardzo duże zainteresowanie, bo sam płomień ma u mnie 27 tysięcy polubień, a to jest tylko grafika płomienia, więc to całkiem sporo. Więc wszyscy czekają na premierę, no teraz to już wiecie, co się zadziało. Filip, wyglądasz na smutnego albo głodnego? On jest głodny i mu smutno, jestem, że tak długo jeszcze. Jestem smutny i zmęczony. Czemu smutny? Bo gość od internetu miał przyjechać dzisiaj i nie przyjechał. Będziesz musiał z nami rozmawiać, zamiast się znać. To? Więc generalnie mamy jeden problem, bo pan od internetu totalnie ma nas w tyłku, mimo iż jakby chcieliśmy mu zapłacić za ten internet. A dla nas też jest to przypał, ponieważ nie mamy tutaj jak dodawać filmów, więc będziemy na razie jeździć do naszego starego biura, które mamy jeszcze do końca miesiąca i tam dodawać filmy. No ale tu potrzebujemy neta, żeby dodawać dużo stories. Jest pod oknem. No jest pod oknem.
Super, jedyne miejsce. O, długo jeszcze? A co to za podjadanie? Długo jeszcze? Tak, jeszcze długo, bo patrz co się dzieje z tym tym. Co się dzieje? Nie odparował, bo jest to mięso. Jest to mięso, jest to mięso. Słuchajcie, sprawdziłem swojego Instagrama i po prostu widzę masę profilowych zmienionych na ogień, więc jestem w szoku, że wszyscy się aż tak zaangażowali w akcję. Naprawdę jest was masa, wow. Także słuchajcie, wszedłem właśnie w zmianki na Insta Stories i cały czas pojawiają się nowe. I słuchajcie, patrzcie, wszędzie jest ten ogień. Wszędzie po prostu każdy to udostępnia. Jestem w wielkim szoku. No. Patrzcie, mój telefon po prostu wariuje, bo też co chwilę przychodzą nowe i wszyscy domyślają się, co to może być. A to po prostu nasza chata. No ale naprawdę, dziękuję za wsparcie. Masakrycznie dużo tego. Także jak jeszcze nie obserwujecie na Instagramie, to wbijajcie, bo tu już jest was milion, ale może być was więcej. Więc zapraszam. No i tu nowy post. Uwaga, dostałem pierwszą porcję. To jest taka porcja pokazowa. Wygląda to w ten sposób. Danie według przepisu Pawła. Paweł Official. Makaronik tutaj. Więc zbieramy się do salonu jeść, ponieważ nie mamy jeszcze stołu, więc w jadalni nie ma co. Dobra, uwaga, robimy test jedzenia. Paweł, jakie pyszne. Wow. Słuchajcie, w ogóle przez to, w jakiej sytuacji aktualnie jesteśmy, nie wiem, kiedy ostatnio byłem w dużym sklepie oprócz dziś, bo dziś pojechaliśmy, zrobiliśmy zapasy tak na dobry tydzień albo nawet więcej, a ostatnio nie chodziłem, chodziłem tylko do Żabki, a tam nie ma mięsa, więc generalnie nie wiem, kiedy ostatnio jadłem takie mięso. Serio. Chyba, że jak zamawiałem po prostu jedzenie z jakiejś restauracji czy coś na Uber, ale tutaj tak normalnie to nie. Naprawdę, prawie wegetariańskie dania miałem. Dobra. Słuchajcie, tak się naszarłem, że nie mam siły stać, ale już mnie Paweł tutaj woła. Gdzie wygrać w bilarda, bo w ogóle tutaj zaczynamy, dlatego jak mówiłem w pierwszym filmie, jeżeli nie widzieliście, to na zróbcie. Prawie każdy dzień zaczynamy od gry w bilarda, bo to jest taki w sumie najbardziej charakterystyczna rzecz w tym domu chyba, to jest właśnie bilard, więc chodźmy. Uuu, jak tu klimatycznie wieczorem. Aj, gramy? Nie gramy o nic. Gramy o wstawienie z bardziej podsłuchanie powietrza. Nie, ja nie chcę tak. Teraz, będzie się coś działo. Nie. Wzywam was, rzucam wam na kamicę. Dobra, to wy będziemy mieli ja z Kasią? Rozwalą nas. Muszę wygrać. Bo nie chcę stawiać zmywarki, więc no. Uwaga, pierwsza drużyna rozpoczyna swój ruch. Ale halo, jak to we dwójkę? Nie w tą stronę, dajesz. Woo! Ale rozbił. Zrobiłeś całe? Zero. Dobra, teraz moja kolej. Dobra, uwaga, biorę kij. Jeszcze nic nie jest wbite. No nie, no i teraz, kiedy to się nagrywa, to ja się upokorzę i nie trafię pewnie w chwilę żadną. Dobra, spróbuję wrzucić tą półkę. Uciekaj z tą ręką. No! Jak tu nie stawić zmywarki, nie? I żeby nie było, mi tak wcale źle nie idzie. Czasami mi idzie lepiej i to tak bardzo dobrze. A tym razem nie wiem, co się stało. Dobra, tak. Filip. Słuchaj, zostało po ostatniej bili, oni mają połówkę. My mamy to czerwoną, więc uwaga, jak Filip teraz trafi, to zostanie to tu i to tam leci. Dobra. No nie! Bo to działa tak, że teraz po przekonaniu, czy czarno muszą trafić tak, 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 tak. I jak oni wygrają, to ja idę zmywać. 3, 5, 8. Czekaj, muszę się skupić. Smutno, ponieważ nie dość, że stawiłem tą zmywarkę wcześniej, to teraz jeszcze muszę stawić to wszystko, to i to. Nie tak sobie wyobrażałem pierwszą noc w tym domu. I od razu pierwsze co to ja obowiązki. Jutro tutaj kupię tablicę, rozpiszę wszystkim, że oni codziennie sprzątają, a ja dopiero za tydzień. Co? Tak! Co? No. Nie słyszałem. Jajco się. Dobra. Patrzcie, jaki mam materac. Zazdroście, bo ja mam największy. Ale co mi robisz? Wypadł z mojego materacu. Co mi ka... Jakie typy? Dobra, robić miejsce, biegnę. Uwaga, 3, 2, 1. Okej, więc tak to wypadł na swój. Nara. Słuchajcie, więc podejrzewam, że właśnie tak będzie. Nagrałem to, jak poleciał iPhone. Telefon? Tak, ale... Coś odpadło! A, ja myślałem, że to telefon się rozwalił! Jezu! Słuchajcie, chciałem powiedzieć, że tak będzie chyba wyglądać każdy nasz wieczór bez internetu, że siedzimy w ciszy na kanapie i zastanawiamy się jeszcze, gdzie spać, bo nie mamy pojęcia. Jeszcze nie zdecydowaliśmy, czy śpimy właśnie w salonie wszyscy razem, czy śpimy każdy w swoim pokoju, ale ja jestem na parterze, więc trochę mi to ja przynajmniej. Ja nie śpię, bo pierdzicie bekacie i mogę pół. O, patrz jaki, i nie chce z nami w salonie. Sam też nie chce. No to jak chcesz rozwikłać ten problem? Ja nie będę spać na stole. Ja też nie będę spać na stole. Kupiłem materac za dwa koła i mam spać na stole bilardowym, który był droższy. Ale możesz tam położyć materac. Nie jest to zły pomysł. Spadnie z niego, rozbijesz sobie noc. Paczeki, to nie wiem. Mamy problem, bo nie wiemy, co zrobić. Trzeba to zadecydować. Rzućmy kamień, papier, kliczyk. Papier, kamień. Kliczyk.
Słuchajcie, spędziłem ostatnie pół godziny grając w Chińczyka z naszymi obserwatorkami i uwaga, zająłem drugie miejsce, więc nie tak źle. A Filip w międzyczasie podłączył w ogóle PlayStation tutaj w domu i mamy VR-a, więc będziemy grać na VR-ze. Ale grać Paweł. Nie, ja nigdy w to nie grałem. Ja grałem, ale ja się boję, że Paweł walnie w stół, więc może przystaw w stoli. Wysyłamy Pawła na dno oceanu. Będą żółwie, rekiny, meduzy, kraby. Oh, ja to grałem! Ja w to grałem. W sensie ja się zdygałem raz, bo mi ryba walnęła jakaś. Jak będę w tym wyglądać? To tak, żebym miał wyraźnie. Jak ty się ustawia? Czym to się ustawia? Tutaj z przodu masz taki guzik, jak go naciśniesz, to możesz ruszać okularami do przodu i do tyłu. Ja nie wiem, czy ja jestem ślepy, może po prostu, to dlatego tak to wygląda. Lecisz, Paweł. Słuchajcie, Paweł tutaj wszystko tak widzi. Bo tu jest ten w podglądzie. Niego, jak mam z tym zrobić to? Stawimy ci kamerkę chyba, bo telewizor jest mały. Musimy kupić większy telewizor, usłyszcie jak to wygląda w ogóle. Jest wielki salon i taki mini telewizorek tutaj. Tu jest tyle przestrzeni jeszcze. Także słuchajcie, mamy godzinę 21:55 i powiem wam szczerze, że ja ostatnio przez to, że dużo pracowaliśmy przy tym domu, chodziłem spać około 23:00-24:00, byłem mega padnięty i dzisiaj też czuję trochę zmęczenie, więc myślę, że jak jest teraz 22, to pewnie około 23:00-24:00 będziemy już szli spać, ale nie wiem nadal, czy śpimy tu, czy śpimy u siebie w pokoju. Trochę się dygam, bo ta chata jest duża. Ale na razie nic się nie wydarzyło dziwnego i strasznego, więc spoko. Paweł jest już w klatce, coś tam mówią mu. Nie ma jest. Ja cię nie widzę. A wychyl głowę przez kratę. Nie chcę, bo tu ryba mnie, jak to idę, to płynie. A czemu ryba? O nie. Jak ryby. No skubią cię. Czy jakieś latają jakieś dziwne maszyny? O, krab! O, skąd wy widzicie to? Bo mamy na telewizorze podgląd. Ale widzicie to, co ja widzę? Tak. Nas nie widać, Paweł. No tu gdzie ci są na dole? O, meduzy. Ale jajca. A one nie przejdą się tutaj teraz po mojej? Nie wiem. Jest jakiś rekin. Weź się ogarnij, co? Paweł szuka skrzyni. Nie mogę, weź ty na 10 sekund i nie wiem, jakie super wody mam, czy nie wiem, weź się rozpędź. I on mnie zje w tej rzeczy, nie? Prawda. Nie mogę go jadać. Nie, jak horror jakiś. Myślałem, że przestraszysz rekina. Nie, jakby nie, ale tu są niedociągnięcia, więc jakby jak ogląda ktoś coś z PlayStation, to a, powinno być widać moje ręce, nogi i w ogóle, bo ja bym sam chciał złapać za coś. A w innych grach można, tylko ta jest taka do obserwowania. Za mało. Słuchajcie, pograne w PlayStation, idziemy do jadalni pod okno, ponieważ zostałem zmontowany film, pierwszy film w domu, więc chcemy go wspólnie obejrzeć. O, tu mamy widoczek na ulicę. Dobra, czekam, aż mi się załaduje film, chcę go obejrzeć. Jest godzina 22:13. Mały update, 22:40, obejrzałem właśnie przed chwilą film, wysłaliśmy minimalne poprawki i idziemy teraz grać w bilarda, ale Paweł nam zamknął drzwi. Halo, idziemy sobie pograć troszeczkę w bilarda, bo co można robić na kwarantannie, moi drodzy? Grać w bilarda i iść do sauny. O, do sauny, Jezu. Dobra, więc my sobie pogramy trochę w bilarda i minie nam pewnie z pół godziny. Dobra, słuchajcie, jest godzina która? 23:00? Ja też idę zaraz się umyć i będzie ogarniać nocleg pierwszy. Trochę się czuję, jakbym pojechał gdzieś tak, wiecie, na jakiś wyjazd, wynajął chatę na, nie wiem, weekend i musiał tu spać. Jakoś tak dziwnie, nie czuję się jeszcze jak w domu w sumie. No ale cóż, trzeba się przyzwyczaić. Dobra, słuchajcie, właśnie pościeliłem sobie łóżko, zobaczcie w ogóle jaki mam olbrzymi ten materac. Tam jakiś kabel, ładowarka leży, więc za chwilę będę się lecieć ogarniać i wziąłem sobie szlafrok. W ogóle, wiecie, w chacie jest tak, no tak, że mam wrażenie, że jak wyjdę spod prysznica, to będzie mi zimno i chciałbym mieć jakiś szlafrok, więc muszę sobie kupić w ogóle jakiś, oj, skreśliłem. Jakiś taki, wiecie, fancy szlafrok czy coś takiego. Już kurczę, jak na bogato, to na bogato. Więc jak macie jakieś do polecenia szlafroki, to dajcie znać. Dobra, idę się ogarniać i spać. Widzimy się rano. Relacjonuję wam całą noc, albo w nocy jak coś się będzie działo, to też oczywiście dam wam znać. Ale miejmy nadzieję, że nic się nie będzie działo, będzie spokojnie. Więc idę odstawić kamerę w sypialni i idę się myć. Słuchajcie, już się w sumie pożegnałem, ale stwierdziłem, że dogram jeszcze chwilkę, bo ogarnąłem się i idę jeszcze posiedzieć chwilę w salonie, więc myślę, że jeszcze zrobimy szlafrokowe spotkanie i później dopiero pójdziemy spać. Więc ja się ogarnąłem i w ogóle myślę, czy nie nagrać tutaj jakiejś porannej rutyny, bo zobaczcie, wszystko tak ładnie to wygląda w tej łazience, więc chyba nagram jakąś poranną rutynę, ale to oczywiście już na kanał Dominik Rupiński staje, żeby was tutaj nie zanudzić. No, idę. Miało być posiedzenie szlafrokowe, Paweł przyniósł koc. Powiem wam, że trochę się obawiałem tej nocy w domu, że będzie jakoś tak creepy tutaj dziwnie, ale o dziwo jest całkiem spoko, więc idziemy zaraz spać. Która jest godzina w ogóle? No, zaraz północ, więc idziemy spać i mam nadzieję, że wstanę koło 8, bo chciałbym tutaj wcześniej wstawać, żeby dużo rzeczy robić, więc widzimy się rano.
Słuchajcie, nie patrzcie po prostu na to, ale jest godzina 9:07. Paweł przyszedł i godzinę temu dosłownie odsłonił mi wszystkie rolety i mnie trochę obudził, ale jeszcze sobie poleżałem, więc teraz już wstaję, ale powiem wam, że jak Paweł odsłonił te rolety i słońce tutaj tak pięknie świeci, zobaczcie. O, tutaj tak pięknie świeci. Aż się chce wstać i tutaj tak zielono. Piękny ogród, widok. Więc tak wstać sobie rano, wyjść na ogród. Wow, przepięknie. Jaram się. No, także ogród piękny, tutaj ptaszki ćwierkają z rana, wszystko cudownie. A teraz czas iść się ogarniać. Hello my friends! Hello. How are ya? Awesome. How are ya? Już zmontowałeś? Wow, co to tak ładnie pachnie? Czas na śniadanie, ja w ogóle nie wiem, czy ja tutaj zjem śniadanie. Jeszcze o tym nie myślałem. I w ogóle kupiliśmy dzbanek wczoraj taki na wodę. To zawsze byłem butelką vanu i tych butelek strasznie dużo się zużywa. Więc fajnie, żeby była taki dzbaneczek. Pamiętajcie, żeby rano pić zawsze szklankę wody. Najlepiej ciepłej w sumie i z cytryną, ale taka też jest ok. Słuchajcie, przyszedłem tutaj jeszcze na chwilę po ubrania. No i spójrzcie, to tak pięknie wygląda. Że tak ładnie pada to słońce. Hit, serio, ja się jakoś jaram. Słuchajcie, trochę się ogarnąłem. Paweł już skończył montować film. Więc wziąłem sobie kawusie, zrobiłem. Super, mamy takie stoisko na kawę tam duże. I przyszły pierwsze paczki do Pawła, więc Paweł jest szczęśliwy. Będzie mieć ubrania. Ta praca jest fajna, polecam. Dierstaj.pl, nie wiem czy są dostępne, chyba szare są. Większe rzeczy się by przydała. Dobra, słuchajcie, trzeba zrobić jakieś śniadanie. I ja lubię śniadania na słodko. I ze względu, że nie chce mi się nic robić, to uwaga, zrobię sobie po prostu grzanki z czekoladą białą i będę szczęśliwy. Bo przywiozłem też oczywiście już tutaj swój toster, który stoi w tym miejscu, więc czekolada, toster i git. O, i chleb tutaj jest. No, takie proste śniadanie. Także uwaga, tutaj już się zrobiły moje grzaneczki, więc sobie smaruję białą czekoladą i tak naprawdę tak wygląda moje śniadanie codziennie ostatnio, bo to jest szybkie i smaczne, a ja lubię śniadanie na słodko. I przy okazji Filip nagrywa, który już się ogarnął. Możesz się pokazać, mówiłem, że montujesz film. Tak, że montowałem film. Montowałeś to w pół godziny. Nie, godzinę mi zajęło chyba. O, już to wcześniej. Ja wstałem wcześniej i dalej nie montowałem, muzykę też zabieram jeszcze. Ale wyszło śmiesznie chyba. Nie, tak. No, zaraz się wyrenderuje, to obejrzycie. Super. Dobra, śniadanie gotowe. Słuchajcie, robimy śniadanie, ale mamy gościa, Filip mu macha. Mamy tutaj koty, ale one się boją. On jest jakiś taki dziki, nie wiem. Jak otworzy ten, to on ucieka. Ale spokojnie, Filip, nie strasz go. Filip! No, jeszcze pies się odezwał jakiś. Co zrobiłeś? No ale ja chciałem kitku. Chciałem przytulić go. Chciałeś go przytulić w ten sposób? To super. Także słuchajcie, chciałem podsumować całą noc. Było bardzo spokojnie, bardzo cicho, więc podoba mi się, będę mógł spokojnie sobie spać w domu. Tyle, że nie umiem jeszcze rozwikłać problemu z tym, że po prostu tu jest bardzo ciemno, bo wiecie, jak jest ciemno, to jeszcze oczy się przyzwyczajają i widzicie coś, cokolwiek, a w tym pokoju nie widać totalnie nic, jeżeli rolety są zasłonięte i trochę mnie to przeraża, bo miałem taką ciemność, że nawet nie mogłem znaleźć swojego telefonu, który leżał przy materacu, więc muszę to jakoś rozwiązać, nie wiem, może jakąś lampkę sobie wstawię, ale nie chcę spać z lampką, a jednak rolety no są ważne, bo daje to trochę takie bezpieczeństwo. W każdym razie, pierwsza noc była spokojna, bardzo nam się podobało, mam nadzieję, że wam również się podoba. Jeżeli chcecie być z nami na bieżąco, to śledźcie nas na Instagramach i widzimy się w kolejnym odcinku z naszego domu. Do zobaczenia, pa pa!